Idziemy sobie znowu na spacer z synkiem. Byliśmy na zakupach. Jakieś halloweenowe zakupy, tak? No. Bo się impreza szykuje. No a teraz zabieramy was w ciekawe miejsce, skoro jest taki halloweenowy nastrój w Polsce, taki zbliża się święto wszystkich świętych, to my też tak chcieliśmy podkreślić ten nastrój. Wybieramy się na stary cmentarz, 300-letni cmentarz. Pokażemy wam, jak to wygląda. Ok, Kacper? No. Chodzimy sobie z synem po cmentarzu i czytamy to, co jest napisane na nagrobkach. Patrzymy, kto zmarł, kiedy zmarł. To jest stary szkocki cmentarz, taki, no, pierwsze groby, które nam się tu udało zauważyć, to są z XVIII wieku, czyli już około 300 lat mają. Zobaczcie na to, trochę straszne, ale tak wtedy budowano pomniki. Podoba ci się, Kacperek? Lubimy oglądać cmentarze. Jest tu jakiś taki klimat. Wiem, że teraz ktoś może sobie pomyśleć, że to jest chore. A dlaczego? Dlaczego chore? Przecież to byli ludzie, którzy kiedyś zmarli, kiedyś chodzili po tej ziemi. No a szkockie cmentarze mają naprawdę klimat. Sami zobaczcie zresztą. 300-letni cmentarz. Niesamowity. A może nawet starszy niż 300 lat. Kto wie? Już ciężko odczytać jest po niektórych. Zobaczcie, a tu jest kościół obok cmentarza. Ten kościół jest z wczesnego średniowiecza, przepraszam. Z którego roku dokładnie nie wiem. No, wczesne średniowiecze ja stawiam na XII, XIII, może XIV wiek. Też mega klimatyczny. Ze skały wulkanicznej, obrośnięty mchem gdzieniegdzie. No po prostu można by tu spokojnie film nakręcić. No i zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Oni tutaj często właśnie jakieś motywy, takie czaszki, kości na pomnikach robili. Coś nietypowego, jeśli chodzi o naszą kulturę. W Polsce takowych nie ma, przynajmniej ja nie zauważyłem.